Salon Polityczny. Dawid Witman, dzień dobry, naszym gościem jest dzisiaj Marcin Korolec, minister środowiska Rzeczpospolitej Polskiej. Dzień dobry, witamy pana bardzo serdecznie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. W Wilnie uczestniczy pan w nieformalnym posiedzeniu Rady Unii Europejskiej do spraw środowiska. Dzisiaj drugi dzień obrad. Czy spełniają się pana oczekiwania? Czy są poruszane te tematy, których pan oczekuje właśnie, które są najważniejsze według pana? Ja chcę powiedzieć, że takie nieformalne spotkania w trakcie prezydencji, organizowane w państwie prezydencji, są bardzo ważne. Polska miała prezydencję w 2011 roku, dwa lata temu. Wiem, czym one są ważne? Wiem, jak trudno jest przygotować takie spotkanie i wiem, jak ważne jest dla państwa goszczącego. Natomiast takie spotkania nie kończą się jakimiś bardzo konkretnymi, formalnymi ustaleniami. Tyle tylko, że służą po to, żeby 28 już dzisiaj ministrów Unii Europejskiej razem dyskutowało o najważniejszych sprawach. Wczoraj prezydencja litewska zaproponowała, żebyśmy dyskutowali o gazie łupkowym. O tym, jak Europa powinna podchodzić do gazu łupkowego. I tutaj opinie są kompletnie rozstrzelone. Znaczy, mamy 28 państw, pewnie ze 29 albo 30 opinii. Ale zadaniem jest, żeby wypracować jakąś jedną opinię, czy to niekoniecznie? Taka dyskusja miała miejsce. I zaraz powiem o gazie łupkowym. Dzisiejszy dzień jest skoncentrowany na sprawach klimatycznych. W jaki sposób Unia Europejska powinna przygotować się do konferencji w Warszawie, globalnej konferencji klimatycznej, która będzie miała miejsce w listopadzie tego roku. A w konsekwencji, jak Unia Europejska powinna się przygotować do negocjacji nowej wielkiej umowy klimatycznej, która będzie zawarta w 2015 roku w Paryżu. Ale to też w poniedziałek w Warszawie ministrowie środowiska Francji, Niemiec i Polski, czyli z panem też, rozmawiali o redukcji emisji gazów cieplarnianych. Tak, mamy taki maraton teraz. Udało się wypracować jakieś jedno stanowisko. Klimatyczne. Rzeczywiście zaprosiłem ministra francuskiego i ministra niemieckiego do Warszawy na poniedziałek po to, żeby przygotować nasze wspólne stanowiska na dzisiejsze i wczorajsze spotkania Unii Europejskiej i na to, żeby razem występować w trakcie spotkania G20, tej grupy G20 światowej, którą zaprosiliśmy do Krakowa na jutro i pojutrze. W związku z tym mamy taki maraton klimatyczny w tym tygodniu z różnych aspektów, zacząwszy od Trójkąta Weimarskiego w Warszawie, poprzez Radę Ministrów Środowiska tutaj w Wilnie, a potem G20 w Krakowie. No dobrze, a teraz o tym gazie łupkowym. Czy pana zdaniem ten gaz łupkowy jest bezpieczny dla ludzi i dla środowiska? Ja myślę, że dzisiaj musimy się zastanowić nad tym, w jaki sposób bezpieczny wydobywać gaz łupkowy w Europie i czy dodatkowe jakieś regulacje w Europie są potrzebne, bo to było pytanie, które było zadane w trakcie spotkania. I teraz moim zdaniem istniejące regulacje środowiskowe są wystarczające do tego, żeby stwierdzić, czy ten gaz można wydobywać, czy nie można. I w jakich warunkach. Dzisiaj musimy się przede wszystkim skoncentrować w Europie, w Polsce, na Litwie, w Wielkiej Brytanii, może w Danii, w Rumunii, na tym, żeby stwierdzić, czy w ogóle ten gaz mamy. Bo formacje geologiczne mamy bardzo podobne jak w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Pytanie jest, czy jesteśmy w stanie, czy nasze firmy są w stanie wydobywać ten gaz po cenie, która jest atrakcyjna. I to jest zadanie, które jest teraz przez najbliższe kilka lat faza wstępna, faza badania, czy mamy i w jakich ilościach de facto mamy ten gaz. Ale w sprawie gazu łupkowego to jest porozumienie ministrów środowiska Unii Europejskiej, czy to jest bardzo różne są zdania? Bardzo różne zdania. Są takie państwa jak Francja, która mówi, że oni zakazują w ogóle wydobycie gazu łupkowego. No pewnie mają jakąś wewnętrzną dyskusję na temat energetyczny. Znamy stanowisko francuskie w sprawach energetyki. Mamy państwa entuzjastyczne, takie jak Wielka Brytania i Polska. Mamy państwa, które mówią, jeszcze nie wiemy, musimy się zastanowić, takie jak Irlandia czy Holandia. W związku z tym mamy bardzo różne stanowisko. Mhm. Bruksela, Unia Europejska zakłada, że do 2050 roku całkowicie zrezygnuje z energii węglowej i innych paliw kopalnianych, a transport ma być w 70% napędzany elektrycznie.
Realne są te założenia, czy to tak, że Unia Europejska proponuje wizję bez żadnych rozwiązań, nie proponuje żadnych rozwiązań? Ja nie mogę potwierdzić tego, co pani mówi. W sensie, oczywiście są osoby w Brukseli, które chciałyby, żeby takie stanowisko Unia przyjęła, ale Unia Europejska takiego stanowiska nie przyjęła. A jakie stanowisko przyjęła w takim razie Unia Europejska? Na razie wypracowujemy stanowisko, na razie mamy stanowisko i regulacje, które mówią, że w 2020 roku zredukujemy nasze emisje o 20%. To, co będzie po roku 2020, będzie określone w tym wielkim porozumieniu klimatycznym, które negocjujemy dzisiaj i które będzie zawarte w 2015. I wtedy zobaczymy, w jaki sposób Unia Europejska powinna w tym porozumieniu, które będzie zawarte w 2015 roku, uczestniczyć i z jakimi celami środowiskowymi. Ale ja nie mogę powiedzieć, że Unia Europejska kompletnie zrezygnowała z używania węgla w perspektywie roku 2050. W przypadku Polski trudno mi sobie to wyobrazić. Ale to nie jest tak, że Polska jest postrzegana jak czarna owca w Unii, która broni swego węgla, czarnego złota. Polska jest krajem, który jest liderem, jeśli chodzi o redukcję emisji CO2 w Europie i na świecie. Polska zredukowała... No masz czego redukować po prostu. Masz czego redukować, ale inne państwa w tym czasie zwiększyły emisje. W związku z tym Polska od roku bazowego protokołu z Kioto zredukowała emisję o 32 czy 34%. Proszę mi pokazać kraje, które mają podobne osiągnięcia. W tym samym czasie nasz produkt krajowy brutto wzrósł o 200%. To jest zupełnie fenomenalne osiągnięcie w tym sensie, że odłączyliśmy redukcję emisji od tego, że bardzo często jest tak, że redukcja emisji wiąże się z kryzysem i z zatrzymaniem aktywności przemysłowej. U nas przemysł się rozwija, redukcje następują. W związku z tym jesteśmy liderem. Panie ministrze, niestety nie mamy za dużo czasu, ale mam jeszcze jedno pytanie, takie ciekawe jestem, co pan na to powie, jakie dostrzega pan największe zagrożenie dla środowiska i w Polsce, i na świecie? Ja myślę, że musimy się przygotować teraz wspólnie w Polsce, na Litwie, w Unii Europejskiej, na świecie, do tego, że będzie nas za chwilę 9-10 miliardów ludzi. Większość z tych ludzi będzie mieszkało w miastach. Musimy się do tego przygotować. Pomyślmy, że dziennie na świecie pojawia się 214 tysięcy nowych obywateli świata. 214 tysięcy dziennie. Nas jest więcej. No dobrze, ale jak się do tego przygotować? To znaczy, że musimy myśleć o wykorzystaniu środowiska, o życiu w środowisku w sposób taki, który będzie przyjazny dla środowiska, bo inaczej w perspektywie 10-20 lat po prostu powłazimy sobie na głowę i nie będziemy mogli ze sobą sami wytrzymać. Będziemy mieli za mało wody, albo będzie za gorąco, albo będziemy mieli za mało pól uprawnych, albo nie będziemy umieli wyprodukować dostatecznej ilości surowców i produktów. W związku z tym musimy myśleć o tym, jak świat będzie wyglądał za 10, 15, 20, 40 lat, bo jeżeli dzisiaj się na to nie przygotujemy, to spowodujemy sytuację niemożliwą do przeżycia dla naszych dzieci, a może dla nas samych już niedługo. Czyli możliwy jest, pana zdaniem, ekonomiczny rozwój ekonomiczny społeczny z poszanowaniem zasobów naturalnych? Nie ma innej drogi. Nie będzie... Firma, jeżeli chce przetrwać najbliższe 50 czy 100 lat, musi myśleć o swoim rozwoju w kategoriach środowiskowych. Państwo, jeżeli chce przetrwać w dobrej kondycji 50-100 lat w przyszłości, musi tak kształtować swoje stosunki wewnętrzne, żeby szanować środowisko, bo inaczej za te 50 czy 100 lat będzie zdeklasowane przez państwa konkurencyjne.
Panie ministrze, dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękujemy, za, że tak w napiętym planie znalazł pan czas i możliwość, żeby przyjechać do nas i wziąć na żywo udział w naszej audycji. Bardzo dziękuję. Jesteśmy już po porannych konsultacjach z ministrem chińskim, który zresztą przyjechał na to spotkanie ministrów. Pędzę dalej na spotkanie ministrów. Życzymy udanych spotkań. I naszym gościem, przypomnę tylko, że naszym gościem był Marcin Korolec, minister środowiska Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo. Radio Znak Wisły.